W tej chwili ta relacja z Unią Europejską jest nawet ważniejsza niż była dotąd. Jak się pojawiła ta propozycja Komisji Europejskiej utworzenia specjalnego funduszu odbudowy w skali całej Unii na sumę bardzo dużą, 750 miliardów euro do wydania przez 5 lat, Polska miała być jednym z najbardziej dowartościowych krajów obok Hiszpanii i Włoch. Chodzi o sumę ponad 50 miliardów euro. Z tego 20 kilka miliardów to są po prostu to są podarunki, a reszta to kredyty. W sumie to jest jakieś 230 miliardów złotych, które miały finansować przede wszystkim ważne inwestycje w Polsce, ale także inne. Programy wydawania tych pieniędzy zostały ustalone przez komisję, no ale warunkiem otrzymania tych środków jest praworządność. I tutaj powstał problem, prawda, bo nagle Polska ogłosiła, że prawo unijne nie jest koniecznie najważniejsze, że najważniejsze są postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, który działa w sposób bardzo polityczny w tej chwili i jest możliwość, że Polska powie, że nie będzie respektować wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli tak się stanie, to tych środków Komisja Europejska nie będzie mogła przekazać Polsce. I Polska straci te 230 miliardów złotych na 5 lat. Więc to byłyby straty bardzo duże i mam wrażenie, że w najbliższym czasie ta strata zostanie uznana przez prezesa Kaczyńskiego za zbyt dużą, aby nadal blokować porozumienie dotyczące Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska w jakimś momencie, przypuszczam, mam nadzieję, zgodzi się na respektowanie Trybunału Sprawiedliwości jako najwyższej władzy prawnej dotyczącej spraw unijnych w ramach Unii Europejskiej. Na to czekamy, ale w tej chwili mamy niepewność i ta niepewność powoduje, że cały plan, Krajowy Plan Odbudowy, w dużym stopniu finansowany z tych środków, jest w zawieszeniu.